trwa właśnie załadunek, a my przynajmniej dobre 6 miesięcy nie byliśmy za granicą na instalacji, więc lecimy tym razem na Niemcy. No i się powoli buduje. Bardzo powoli się buduje. Klamocik. Zwróćcie uwagę tutaj na to. Grupy pompowe również od Windhagera. Zwróćcie uwagę na pompy. Alfa 2. Ktoś czasem pyta, czemu to kosztuje. No tutaj nie, tu już nie ma miękkiej gry, tu jest cały rozdzielacz mosiężny, więc to musi kosztować. Swoje waży, będzie hałas, ale i swoje kosztuje. O, i teraz będzie widać, że tu postępy są, zobaczcie. Ale o, z tej perspektywy sobie zrobimy zdjęcie, czyli przez okno. Pięknie to będzie wyglądać. Jeszcze ten komin to będzie chyba największy fikołek, jaki nas czeka, co? Artur zadowolony, mówi, że bardzo dobre zadanie dzisiaj dostał. Super firma Windhager. Tak, super firma Windhager, zobaczcie, jaki zadowolony. Ileż to można wymyślić, Artur, blaszek i połączeń, żeby faktycznie cztery ścianki kotła postawić, co? Pierwsza, druga, trzecia, czwarta. Jest trochę tych kartonów. Ale liczymy na szkolenie takie płatne dla nas. Że Windhager zapłaci, abyśmy przyjechali. Oczywiście. Ja cały czas powtarzam Justynowi, że jak dobrze zapłacą, to przyjedziemy do Austrii. On mówi, że on może nam zasponsorować drogę, hotel i tak dalej. Mówi, a kasa za szkolenie? To nie, to czas jeszcze nas. No właśnie. Ale to nieduża będzie stawka. Justyn będzie na pewno te wideo oglądał. Euro. Justyn, słyszysz? My w euro bierzemy, także nie będzie problemu. Wyjdź z dobrą inicjatywą i na pewno przyjedziemy. Będziemy się szkolić. Stawki w Austrii. Razy dwa, bo my z Polski. Czekaj, Kamilek, nie rób. Cyrk. O. A ten pędzel, co tam jest, to ma iść tu drzwi. Ten, bez kitu, tam ten pędzel do zamiatania. Szybik, no tak. A to też jest świetna sprawa, powiem wam. Kupujecie cały taki zestaw, czyli kocioł peletowy, grupy, tą grupę z tyłu, co będzie ganiać, też ją wam pokażemy. Co będzie ganiać wodę między kotłem a domem, między pompą ciepła a domem. Grupy pompowe, zbiornik na wodę, ale również firma Windhager nie zostawia tutaj jakiegoś pola manewru. Proszę bardzo, mamy schemat. Schemat trafił na okno. Chcecie sobie myśleć, kombinować. Jest schemat, to tak ma być zrobione według takiego schematu. Koniec i kropka. I nieważne, czy ty jesteś w Polsce, czy ty jesteś w Niemczech, masz to zrobić tak, jak ma być. Ale właśnie. Tym razem wypadałoby poruszyć temat termomodernizacji budynku na terenie Niemiec. I żebyście zobaczyli, posłuchali o różnicach. O różnicach, które, nie wiem, nas jeszcze nie dotykają, ale czy nas dotkną, to się okaże. Zwróćcie uwagę, był tu gaz. Tego gazu nie ma. Jest tu wieś. Na wsi już prawdopodobnie nikt gazem nie ogrzewa swojego domu, a mianowicie wszyscy jadą pompami ciepła, wszyscy jadą kotłami peletowymi. Właścicielem tego budynku stała się polska rodzina, czyli polska rodzina na terenie Niemiec kupiła sobie domek. Jesteśmy w bardzo bliskich okolicach Szczecina, do Szczecina stąd jest 15 minut. Dobra, kupili sobie państwo domek, no i teraz skoro sobie kupili domek, udali się do niemieckiego urzędu, żeby dopytać o to, w jaki sposób ten dom ma być ogrzewany, żeby mogli ubiegać się o dofinansowanie do termomodernizacji takiego budynku.
Udając się do urzędnika niemieckiego, dowiedzieli się o tym, że muszą zatrudnić sobie osobę, która sporządzi po naszemu raport. Z tego raportu będzie wynikało, jakie dom ma zapotrzebowanie, jakie źródło ciepła trzeba zainstalować, jak go trzeba ocieplić, jak należy wymienić elewację, jakie powinno być źródło ciepła, etc. Przyszedł taki człowiek do domu, wziął pieniądze, zostawił papier. Następnie pojawiłem się tu ja. Odnośnie wymiany źródła ciepła. Inwestor poinformował mnie, że życzy sobie, aby była to pompa ciepła firmy Windhager, kocioł peletowy firmy Windhager i cała reszta, którą już powoli zobaczyliście. Podpisaliśmy umowę. Po tym, jak podpisaliśmy umowę, użytkownicy tego budynku, inwestorzy, właściciele udają się po raz kolejny do urzędnika państwowego, aby ten sprawdził, czy w tej umowie są zawarte komponenty, które dopuszcza państwo niemieckie do użytku na terenie Niemiec. Okazuje się, że instalujemy kocioł z filtrem, który będzie miał zapylenie do 2 mg na metr sześcienny wyrzucanego powietrza przez ten komin, który tam widzicie. W Polsce, ja nie wiem, czy warto dzisiaj mówić o kosztach, jakie tu są poniesione na tą inwestycję, natomiast w Polsce dzisiaj wybieracie sobie źródło ciepła, jest na liście ZUM, wybieracie sobie instalatora, instalujecie, ponosicie koszty, jedziecie do urzędnika, mówicie, że macie to zrobione, pokazujecie faktury, podpisujecie umowę, srutu, tutu, dostajecie siano. Tutaj, zanim myśmy podpisali umowę, inwestor już ponosił koszty. Jednemu 1000 euro, drugiemu 1500, trzeciemu znowu coś tam, żeby w ogóle móc podejść do tematu. Oczywiście dofinansowania na terenie Niemiec zamienione na złotówki są nieporównywalne, czyli no wiadomo razy 4, natomiast dzisiaj w Polsce również dofinansowania, które macie, z których możecie korzystać, są ogromne. Też dają 50% możliwości, czasem 80%, a w innych przypadkach 90% kwoty dofinansowania, która pokryje koszt inwestycji. Natomiast w tym wypadku tutaj ja będę się upierał przy tym, że jak nasze państwo polskie zacznie tak mocno wnikać w nasze domostwa, tym czym ogrzewamy, w jaki sposób ogrzewamy, wielu wam się to nie spodoba. Więc dzisiaj mówię tak, ci co narzekają, jeszcze nie wiedzą, jak mocno będą narzekać za jakiś czas. Dziś na terenie Niemiec, uwierzcie mi w to, że trwają cyrki bardzo duże. O tym powiemy pewnie kiedyś indziej. Odnośnie modernizacji domów, odnośnie modernizacji kotłowni i tak dalej, i tak dalej. Pamiętajcie, że nie tylko my dzisiaj walczymy z tak potężnymi kosztami inwestycyjnymi w Europie, czy to będzie Niemiec, czy to będzie ktoś inny, tu gdzie się muszą grzać. Dla nich są to cholerne również koszty. Natomiast w tym moim wywodzie teraz kilkuminutowym chodziło mi tylko o to, żeby wam pokazać i uzmysłowić, jak mocno państwo niemieckie ingeruje w domostwa prywatne odnośnie tego, co będzie instalowane, jak będzie instalowane. Mało tego, my to zainstalujemy, firma Windhager uruchomi cały ten zestaw, a pan inwestor po raz kolejny będzie biegł do urzędnika państwowego i prosił o to, żeby ktoś przyszedł i sprawdził, czy aby na pewno jest tak, jak w umowie napisane, czy aby na pewno jest tak, jak państwo niemieckie sobie tego życzy. Uwierzcie mi w to, że u nas w Polsce tej biurokracji chorej jeszcze nie ma. Tutaj ona jest, działa dość mocno i tyle. My się bierzemy dalej za pracę. Jest grupa hybrydowa, która ma za zadanie to urządzenie. Podpinamy do zasilania z kotła, do zasilania na pompę ciepła,
Powroty są wspólne z rozdzielacza, z pompy ciepła i z kotła peletowego. No. Fajne urządzenie. Zawór przełączeniowy, od razu wszelkie przyłącza, trytytki, przewodziki można sobie tam fajnie powyprowadzać. Super sprawa. Środki do przykręcenia. No i dobra. Na cyrkulację niebieską okulinę, tak? No co, no kuźwa. Możemy nazwać to obojętnie, możesz dać niebieską, chociaż na cyrkulacji możesz dać czerwoną, czarną, jeszcze to. Gdzie to? No na ścianę najlepiej. A to? Tak daleko, nie? To tam. Jak najbliżej rozdzielać. Ty, a to nie są... Złączki tam do środka? Nie. Nie. Fajnie by było. No to po cholerę tą dali. Nie ma dokumentacji tego w ogóle. No nie ma dokumentacji. A tam nie zostało nic w kartonie? Nie, pusty karton. Do firmy Windhager. Opis do tego jeszcze by się przydał, koledzy. Bo my dojdziemy, ale po co mamy się myśleć i zastanawiać? Ogólnie powiem ci kamień tak. Zwróćcie uwagę, Windhager ma taką, nie wiem jak to nazwać, szafę hydrauliczną, moduł hydrauliczny. Jest to urządzenie, do którego tak na dobrą sprawę podpinamy i kocioł, i tenże rozdzielacz. I pompę, która będzie na zewnątrz, tak? Zasilaniem wychodzimy sobie tu. Zawór przełączeniowy będzie wiedział, że kocioł grzeje, w związku z tym przełączy się na to, że mamy zasilanie otwarte bezpośrednio na grupy pompowe. Nie ma tutaj zainstalowanego żadnego sprzęgła hydraulicznego, żadnej grupy ochrony powrotu, etc. Firma Windhager tego nie oczekuje. Gdyby pompy ciepła nie było i tego modułu nie było, to tak na dobrą sprawę zasilaniem wyskoczylibyśmy bezpośrednio pod ten rozdzielacz i powrotem z rozdzielacza i by było niejako po temacie. Natomiast w tym przypadku mamy to zrobione tak, że podpinamy w górnej części sobie rozdzielacz, a w dolnej części podpinamy zasilanie na pompę ciepła. Tak? Zawór spustowy tam, powroty wszystkie złączymy razem, powrót z pompy ciepła, powrót z kotła i powrót z tego rozdzielacza. Trafia trójnikowo i wszystko pod tą rurę, także tak to będzie, stety bądź niestety, wyglądało. Nie, panie Artur? Czego ty chcesz? Co ty chcesz? Ustawić pompę. A, że do dźwigania? Nie, do dźwigania ustawić ją. Jak ustawić? No idę, czekaj. No idę, czekaj. Czekaj. Czy masz, co masz? Co chcesz? No co, ją ustawić odległość, wiesz, na jej... Nie, no to trzeba odjechać. I tutaj, wiesz. Odjeżdżamy od ściany. Chodź tam. Trzeba odjechać. Dlatego właśnie kombinujemy. Wiesz co, ja bym z nią wyjechał minimum 40 cm od ściany, żeby to było po ludzku. No to. Nie, to może nawet za daleko. Ale no teraz masz tam 15, dobra. Patrz, odkrył tutaj, patrz. Jak ta rura idzie. Ale po co ja mam patrzeć? No to tak jakbyś musiał dać chyba trochę do siebie. No to właśnie, ja nie idę tutaj. A tu ja ci... No. Dobra. Tu i tak będziesz musiał coś przyfikołkować chyba. No zaraz zobaczymy. No ale on też ma być, tak? No. Miarkę. To widać, że coś krzywo jest. No tak będzie wstała. Już inaczej tego nie zrobimy. Nie chodzi o ciebie. Wiem. No, jest miejsce, będzie miała skąd powietrze sobie ciągnąć. O, jaka niespodzianka. To jak to jest? Chcielibyście, żeby urzędnik państwowy decydował o tym, jakie urządzenia, jakiej firmy instalujecie? Ja wam powiem lepszy numer. Tutaj jeszcze elektryk przyjdzie sprawdzić poprawność wykonania prac. Tu przyjdzie kominiarz. I teraz pomyślcie sobie, że przychodzi firma hydrauliczna, instaluje u was w domu kotłownię. Przychodzi kominiarz. W Niemczech tak się dzieje. Przychodzi kominiarz, mówi, że on tego nie odbiera. Bo coś. Chcielibyście tak? Tutaj tak mają. Ja dlatego będę powtarzał, że póki u nas jest jeszcze normalnie, że możemy robić to, co chcemy, jest jeszcze fajnie. Jest wielu krzykaczy, którzy mówią, że Unia Europejska już wam narzuciła. Unia Europejska jeszcze nam nic nie narzuciła. To nasze rządy nam narzucą.
ale to jeszcze trochę. Mamy, jak widać, pompunię gotową. Przewód zasilający. Jeden przewód komunikacyjny, jeden jeszcze też napięciowy. Stoi kocioł. Ładnie. Bardzo ładnie to wygląda. Staszek kończy ostatnie szlify. Zaraz będziemy napuszczać centralne. Powiesimy moduł cały jeden jeszcze na ścianę, do którego będziemy doprowadzać wszelkie przewody. No i przyjedzie firma Windhager, która uruchomi całą tą hymrydę. Nam nie wolno. Z jednej strony to jest fajne, powiem wam tak. Spokój na głowie, ja zawsze przy uruchomieniu każdego jednego urządzenia, no ma człowiek gdzieś ten wewnętrzny stres. Zastanawia się, czy wszystko, aby z linii produkcyjnej zjechało, jest w porządku. Czy aby na pewno nikt nie popełnił błędu podczas pierwszego instalowania. Czy wszystkie przewody podepniemy dobrze. Tutaj przyjeżdża ktoś, my mamy nalać wody. Układ odpowietrzyć, sprawdzić, czy jest szczelny, podoprowadzać przewody w miejsca wyznaczone. Przyjedzie ktoś, kto bierze za to odpowiedzialność, zainstaluje, podepnie przewodziki, uruchomi, a my będziemy pili kawkę, pogryzali sernika. No i podyskutujemy sobie trochę na temat tejże hybrydy. A ja będę próbował poznać dwa punkty widzenia. Pierwszy punkt widzenia to jest inwestor. Dlaczego? Tak, ja rozumiem, że kocioł pelletowy został narzucony, że pompa ciepła została narzucona. Tutaj jeszcze coś próbowano inwestorowi narzucić. Na pewno jest fotowoltaika, na pewno jest magazyn energii. To wszystko zostało narzucone. Natomiast ja będę chciał poznać na pewno firmę Windhager, pomysł na tą hybrydę. Podyskutujemy sobie na pewno w tym wideo jeszcze, chyba z Justynem nawet, jeżeli mnie pamięć nie myli, on się też tu powinien pojawić. I podyskutujemy sobie trochę na temat tego sprzętu, bo trzeba to poznać. Ja będę się opierał przy tym, że z uwagi na to, że my tego nie uruchamiamy, to na pewno nasza wiedza na temat poszczególnych urządzeń jest też inna. Tak jak dzisiaj moglibyśmy dyskutować bardzo szeroko o kotłach pelletowych firmy SAS czy o pompie ciepła, tak o tych produktach, no nie oszukujmy się, im mniej w nich gmyramy, tym mniejszą wiedzę mamy. Natomiast rewelacyjną rzeczą jest to, że przyjeżdża serwis firmy Windhager, uruchamia, później przyjeżdżają, to serwisują. Klient tak na dobrą sprawę nie robi z tymi produktami nic, wszystkim zajmuje się Windhager. Rewelacyjna rzecz, dobra, ktoś powie, kosztuje, ok, obsługa Mercedesa kosztuje, nikt nie powiedział, że serwis Mercedesa będzie tani, więc no musi to czasem kosztować i trzeba pewne rzeczy brać na klatę. To już ostatnie chwile przed uruchomieniem. Jeszcze jeden system ląduje na ścianę. Infinity. Tu wszystko będziemy pchać do niego. Oczywiście to Infinity zasilimy sobie tu z kotła. Następnie wszystkie przewody, czujniki, pompki, pompeczki, zawory mieszające. Wszystko zapakujemy tam. Dość istotna rzecz przy tego typu rozwiązaniach, gdzie mamy kocioł firmy Windhager, pompę ciepła jako hybrydę. Pamiętajcie o tym, że nawet sam kocioł firmy Windhager musi mieć wyprowadzony czujnik zewnętrzny. Skoro ma mieć czujnik zewnętrzny wyprowadzony i bez tego się nie da nic zrobić, mamy podpiwniczenie pod całym budynkiem. Więc lecimy na mniej więcej na północną stronę. Ten budynek nie stoi idealnie na północ, ale lecimy na północną stronę również z czujnikiem zewnętrznym, który zostanie przytwierdzony do muru budynku.
tak żeby kocioł mógł szczytywać sobie temperatury. Dlaczego? Sam kocioł firmy Windhager, gdyby był zainstalowany bez tej pompy ciepła, on będzie dobierał temperaturę kotła, temperaturę ładowania nawet grzejników do tego, aby sterownik pokojowy miał to, co potrzebuje, tak? A jednocześnie będzie starał się balansować swoją pracę tak, aby się nie wygaszał i pracował możliwie jak najdłużej. Mamy zagadkę, ale bez nagród. Weźcie mi wytłumaczcie jedną rzecz. Zobaczcie, chodzi jedna pompa, chodzi druga pompa, no powietrze się jeszcze przewala. Jak to jest, że my mamy tutaj wszystko już ciepłe, nawet na grzejniki śmiga. Kocioł oczywiście wygaszony, pompa ciepła nie działa. Tu przewody dopiero Artur montuje. Jak to jest, że my tu mamy gorącą wodę, powiedzcie mi. Pokażę jeszcze taką jedną rzecz. Powstała taka książka i według tej książki mamy charakterystykę budynku, są wszelkie rozmieszczenia pomieszczeń i tak dalej, i tak dalej. I mamy również pełen opis tego, jak ma zostać wykonana instalacja wewnątrz tego domu. Od wentylacji, poprzez elektrykę również, nie? Elektrykę, hydraulikę, przyłącze wody i tak dalej, i tak dalej. I zwróćcie uwagę, że to jest... Oła, coś mnie zaświadczało. Zwróćcie uwagę, że to jest normalna modernizacja, że to nie jest jakieś, że tak powiem, że to nie jest budowa nowego domu, tylko to jest finalnie modernizacja kotłowni, z którą się po niemieckiej stronie trzeba zmierzyć zupełnie inaczej niż u nas. Wiecie, jak to u nas wygląda. Podejmujecie decyzję, robicie albo nie robicie. Robicie za swoje w 100% i oczekujecie jakiegoś dofinansowania, albo robicie za swoje w 100% i nie bierzecie żadnych dofinansowań. Natomiast za Odrą jest to zupełnie inaczej. Ja będę cały czas powtarzał, żeby to do nas nie doszło, bo jak do nas to dojdzie, to wielu będzie miało potężne kłopoty. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda wszystko. Pokażemy tą całą instalację na sam koniec, jak już to zostanie uruchomione. Jeszcze inhibitorka nalejemy tuż. O, tutaj zobaczcie, jak o nas dbają. Kamil, jest piękniusio. Żółty, za długi. Musimy jeszcze na 100% zaizolować komin. Więc tym też się za chwilę zajmiemy, żeby to już miało ręce i nogi, żeby tu żadnego cyrku nie było. To jest, myśmy wczoraj sobie rozmawiali o dokumentach, tutaj inwestor przyniósł indywidualny plan termomodernizacji budynku. I teraz zwróćcie uwagę, to jest oczywiście coś, co zostało sporządzone przez niemieckich specjalistów. I to pana kosztowało? 1300 euro. 1300 euro, żeby można było w ogóle przystąpić do termomodernizacji. Tak, i na tej podstawie będzie trzeba robić dokładnie wszystko tak, jak jest napisane. I dopiero i to będą jeszcze weryfikować i sprawdzać. Tak, to jest wszystko potrzebne do dofinansowania. I później jak to zostanie zrobione, to przyjdę jeszcze sprawdzę, czy zostało zrobione zgodnie z tym, co tu jest napisane. Przyjdzie drugi specjalista od termomodernizacji. I tam są wszystkie wyliczenia, kwoty, wartości. Czyli tutaj nawet dochodzi do sytuacji takiej, że oni mają niejako wpływ na finansową sprawę, czyli jeżeli była wycena zrobiona, powiedzmy, nie wiem, kotłowni, przykład daję, tak? Na 50 tysięcy euro, to ta kotłownia nie może kosztować 55. Może. A 40? Też może. Byleby była zgodnie z tym, co też napisane. Byleby była zgodnie z wytycznymi. Dokładnie. Że sprzęt, który ma być, jest ujęty tutaj i będzie dobrze. Tak. Oni mi tutaj tragedia. Wyliczyli kotłownię na 71 tysięcy. Euro. Euro. Czyli my za mało wzięliśmy. Łącznie na tę modernizację tutaj, tak. Na ten dom, wyliczyli mi, że to niemieckie są oczywiście wartości, nie? No. 212 tysięcy euro. Pięknie. Po co ta dziura powstaje? No chcemy zrobić dodatkowy zasys powietrza do kotłowni. Raz, że wymagania firmy Windhager. Dwa, nie chcemy wojny toczyć z niemieckim kominiarzem, tak? Bo ten będzie szukał wszystkiego.
rynek niemiecki jest nastawiony bardzo mocno na to. No pilnują tego i ja doceniam i szanuję. Rynek niemiecki jest nastawiony na to, żeby to niemieckie firmy wykonywały takie zlecenia. I teraz okazuje się, że my dzisiaj, w momencie, w którym przyjeżdżamy, instalujemy taką kotłownię, która kosztuje krocie. Porobili? No i porobili? Będzie porobione. Robią? I będą robić. Dobra, mamy gości specjalnych. Przyjechali do nas panowie. Staszek, pokażesz mi tutaj. Proszę bardzo. O, tam już się składa. Dzień dobry. Dzień dobry. Tam już się składa cała elektryka. Nasza głowa jest tym razem spokojna. Ja to uwielbiam takie akcje, jak ktoś przyjedzie i robotę za nas zrobi. No to zawsze jest fajnie, jak ktoś robi robotę. A my od paru minut siedzimy, dyskutujemy, w szachy gramy. A w ogóle jest pomysł. Mój pomysł w dniu dzisiejszym wygląda następująco. Lubię grać w szachy. Jeżeli zaprosicie mnie na wycenę do swojego domu, na kotłownię firmy Windhager i będziecie mieli w domu szachy, uwaga, drewniane, i zagramy partię nie dłuższą niż 15 minut i wygracie taką partię, 10% z całej inwestycji upuszczę w dół, jeżeli taki się zawodnik znajdzie. Przyjechał do nas youtuber. Coś wam pokażę. Czerwony dywan sobie zażyczył, nie? Jest czerwony dywan, w czerwonym kubku kawę dostał. Za chwilę będzie przesłuchiwany. Ja mam tutaj stanowisko takie fajne, bojowe. Tak, nie! Chcesz jakąś reżyserię do tego zrobić? A przestań, będziemy tu układać. Justyn, powiedz mi, jak ty to widzisz? To, co myśmy tu porobili, bo byłeś tam w środku. Wiesz co, nie będę nic ukrywał, będę mówił tak, jak tobie powiedziałem, jak rozmawialiśmy od samego początku. Jestem bardzo zdziwiony, że w ogóle do mnie nie dzwoniłeś. Pierwszy raz montowałeś hybrydę, dostałeś schemat hydrauliczny. Tak. I sam wszystko zrobiłeś. No, nie, wiesz co? Nie będę ci tutaj słodził, bo... To nie o to chodzi. Rola, ale jestem pod wrażeniem, że ani razu do mnie nie zadzwoniłeś. Zadzwoniłeś tylko z tego, co wiem, co mi powiedziałeś. Do Łukasza. Do naszego serwisanta, tak. Łukasza Berusia. Pozdrawiamy Łukasza. Odnośnie przewodów. Odnośnie przewodów i to by było koniec. Nie? I nie wiem, czy zwróciłeś uwagę... jak ma na imię? Mój szef? Tak. Bartosz siedzi sobie w środku. Bartłomiej siedzi sobie w środku i tak na dobrą sprawę... Mhm. Jedzie jak po sznurku, wszystkie przewody ma podpisywane, nie? To, co zawsze każdemu powtarzam, każdemu instalatorowi, że jak nie chce się bawić z naszą elektryką, w sensie wpinać do modułów wykonawczych, przygotować i podpisać. Tak jest. Pompa CO, pompa CWU i tak dalej. Jak to podpiszesz, no to no i, bez problemu jakby możemy to po prostu za ciebie wpiąć. No i, problemu, no i tak to mamy. A jak ty widzisz tą hybrydę względem tego domku? Jest to bardzo ciekawa opcja, bo jest to dom słabo docieplony. Będzie doizolowany, będzie natomiast w tej chwili jest słabo docieplony. Jest słabo docieplony. Nie wiem, czy ty to mówiłeś we wcześniejszym jakby wejściach, jak jeszcze nie było, bo to inwestor dostał w ogóle zlecenie, tak? Żeby to tak, było to jest, mówiłeś, to tak? Jest nie wiem, czy wspominałem, że to było zalecenie z urzędów niemieckich, że po prostu ma tu powstać hybryda, koniec i kropka. Hybryda pompy ciepła z kotłem na pelet. Dokładnie. Ta hybryda działa, tak pokrótce może powiem, w taki sposób, że mam nadzieję, że pokażemy to na filmie dzisiaj, że wpisujesz sobie, ile kosztuje pelet, tona peletu, ile kosztuje energia elektryczna, tak, dokładnie, w której taryfie i o której godzinie i jakby system sam wybiera, które źródło ciepła w danej chwili jest lepsze i tańsze do ogrzewania tego budynku. Jest to takie zabezpieczenie tak naprawdę i ten klient, że tak powiem, będzie miał dwa niezależne źródła ciepła. Dla mnie jest to super, nie? Czy będzie proste, czy nie? On od razu wie, że ma hybrydę, bo została podpięta elektrycznie do niego, tak? Tak, i to jest od razu soft hybrydowy wgrany na płytę główną. Rozumiem, czyli podczas, tak jak kupywałem kocioł i wiedzieliśmy, co będziemy faktycznie nim robić, a gdyby doszło do sytuacji, że jest kupiony kocioł, ten, który tu stoi, a klient, nie wiem, po roku, po dwóch mówi, dobra, dołóżmy jeszcze do niego pompę ciepła, to wówczas tylko jest zmiana softu. Tak, tak. Okej. Okay. Możemy rozbudować. Będzie do Morbasa. Czyli w tej chwili tak. Kocioł peletowy stoi. Pracuje nam pompa ciepła. Pompa ciepła uruchomiła również
Uruchomiła również grupę pompową. Grupa pompowa wystartowała do ładowania zbiornika na wodę. Ładujemy zbiornik na wodę. Musicie mi zaufać, że tu temperatura już jest. 1000 ponad litrów przepływu, 1300. No i mamy pompę ciepła. To też Bartek? To? Która, jak widać, pracuje i powiem wam tak. Na 30 cm jej nie słychać. Cholernie cicha jednostka. Naprawdę. Jestem pod wrażeniem jejże pracy. Bo jest cisza. Wentylatorek sobie chodzi. Sprężarkę słychać też. Jest cisza, naprawdę fajnie. Zaraz zobaczymy tutaj. Kamil otworzy ją od góry. Wcześniej myśmy ją otwierali raz. Ale otworzymy ją jeszcze raz od góry, żeby zobaczyć, czy tutaj nie ma jakiegoś odpowietrznika, żeby odpowietrzyć ją w razie czego, nie? Panie serwisant? Rośnie nam serwisant firmy Windhager. Musimy tylko mu prawo jazdy zrobić. I będzie, kurczę, szedł po całej Europie. Filozofii nie ma. Filozofii nie ma, jeżeli chodzi o uruchamianie urządzeń grzewczych. To jest zawsze schemat i to samo. Zobaczmy, czy my tu mamy gdzieś odpowietrznik jakiś. Nie, to nie, to jest gaz. Ja tutaj nie widzę. Na układzie wodnym trzeba patrzeć. Tam jest układ wodny, schodzi nam tam, schodzi nam tu. Ja tu nie widzę żadnego odpowietrznika. Nie ma. Myśmy ją przewalili wczoraj, ona jest odpowietrzona w moim odczuciu. No ale dobra. Bartek, też proszę. Dobra. Cicha. Naprawdę, ja jestem uczulony na punkcie hałasu, jeżeli chodzi o pompy ciepła. Cicha jednostka. Nie ma się czego czepiać. W jaki sposób w tej chwili realizujemy ochronę antyzamrożeniową? Ja mam na myśli tu pompę ciepła. Ochrona antyzamrożeniowa to jest akurat układ hybrydowy, więc tutaj w momencie, kiedy pompa uległaby uszkodzeniu, kocioł. Załączy się kocioł pelletowy. Aha. I on tą pompę będzie ogrzewał. Mhm. A w momencie, w którym nie będzie prądu? No w tym przypadku akurat tutaj już nie ma dalszych zabezpieczeń. Czyli zalecany byłby UPS. Albo UPS z pompą bypassową, albo zawór, który jest zrzutowy tak naprawdę, czego ja akurat osobiście nie lubię. Ja tak samo, więc możemy sobie żółwia przybić. Tak jest. Można jeszcze oczywiście przepuścić taką pompę ciepła przez wymiennik płytowy i zalać inhibitorem, nie inhibitorem, tylko środkiem antyzamrożeniowym. Natomiast no, wszystko można zabezpieczać w nieskończoność. Pytanie, czy to ma sens, tak? Oczywiście, że tak. Dobra. Kiedy będziemy, może inaczej, realizujemy grzanie wody? Wodę mamy ustawioną teraz do temperatury ile? 45 stopni? 42 chyba. 42. Nagrzewa nam się woda do 42 stopni i co się zadzieje dalej? Pompa ciepła zacznie grzać budynek? Teraz akurat się nic nie wydarzy, ponieważ mamy ciepło i zapotrzebowania nagrzania w budynku nie ma. Natomiast w zimie... Ale rozumiem, że za chwilę ten sterownik pokojowy bujniemy, żeby to ruszyć. Tak, możemy też wypiąć czujnik zewnętrzny i wtedy zasymulujemy sobie zero na zewnątrz. To jest również funkcja bezpieczeństwa w tym urządzeniu. W momencie, kiedy byśmy nie mieli pomiaru temperatury zewnętrznej, system zawsze wychodzi z założenia, mamy zimno, musimy grzać. Mhm. I działa pełna ochrona antyzamrożeniowa wszystkiego, czyli pompy ciepła, kotła, zasilania, pomieszczeń, zbiornika CWU, wszystkiego, co mamy tak naprawdę. Bo mi cholernie zależy na tym, żebyśmy my dzisiaj mimo wszystko sprawdzili pompę, grzanie domu z pompy, grzanie wody z pompy już to robimy, grzanie kotła i grzanie razem. Zaraz to zrobimy. Fantastycznie. Tylko chciałbym jeszcze przeszkolić użytkownika z zakresu czyszczenia kotła, więc nie chcę go na razie włączać. Wiem, o co chodzi. Pokażemy mu, co trzeba zrobić, a później, super, włączymy dalej. Wołamy pana inwestora. Kocioł również, jak widać, bujnięty. Stabilizacja. Tego wam niestety nie pokażę, bo ma tutaj jakąś komorę ciśnieniową, więc nie wolno tam grzebać, bo jakbyśmy go otworzyli, to by nam się cholernik wygasił. Czego ta lampa mi tu mryga? Znowu jakaś mrygająca lampa się nam trafiła. Pełen relaks. Nic się nie dzieje. Zobaczcie. Praca. Na wyjeździe. Tam pompeczka. W środku kociołek. Tu youtuber. Zobaczcie, jak pracuje. Ciężko. O. Ale to nic.
Idziemy zaraz do środka i zobaczymy, jak to tam faktycznie jest. Kamil, uchylisz kawałeczek okna? Nie, myślałem, że popchniesz. Tu już ostatnie szlify. O. Więc o, czas i pora zacząć od elektrofiltru. Jest to urządzenie, które pod wysokim napięciem no, będzie filtrowało niejako spaliny, które wydostają się z kotła do komina. Zapylenie w tym miejscu do pomiaru 2 mg na metr sześcienny powietrza. No a więc tak, jest jak widać Jowin dwójeczka, wersja ekskluzyw, czyli mamy kompresję popiołu. To co widzieliście już kilkakrotnie, żeśmy rozmawiali o tym, elektrofiltr 2 mg zapylenia. Dużo większy, nie wiem, 200-kilogramowy, 200-litrowy zbiornik na pelet, grupy pompowe od Windhagera, jak widać, z porządnymi pompami, Alfa 2. W tej chwili ładujemy grzejniki, mimo to, że to jest niepotrzebne, ale ładujemy. Cały moduł Infinity, internet, jak również całe sterowanie pompami z tyłu, hybryda, czyli urządzenie, które odpowiada za ładowanie również przez pompę ciepła, którą widzieliście na dworzu, za chwilę też pokażę, ona w tej chwili stoi. 300-litrowy zbiornik na wodę. Wszystko spięte, funkcjonuje, działające. Tak jak wspomniałem, pompa ciepła. Na zewnątrz budynku stojąca. Jest ze mną inwestor, pan Przemysław, którego wcześniej było gdzieś widać, jak rozmawialiśmy przy pompie ciepła. Panie Przemysławie, działa kocioł. Działa. Działa pompa ciepła, tak. Mamy ciepłą wodę, ciepło w domu się zrobiło przez chwilę. Skąd ten wybór? Może najpierw ja bym zaczął od tego, skąd ten wybór, żebyśmy my to przyjechali, żeby tu była firma Kamil. Bo mnie to zawsze interesuje. Jak kupiliśmy dom, zaczęliśmy się zastanawiać, jakie będziemy je używać. No i zacząłem szukać, patrzeć, rozglądać się. No i wyszło w końcu na pelet. No i zacząłem szukać na internecie, na YouTubie. Jak ten pelet wygląda, jakie są te kotły i tak dalej, i trafiłem na pana kanał. No i to w sumie skończyło się, że to była taka wenezuelska telenowela, gdzie zacząłem oglądać tego cały czas, po prostu gdziekolwiek, to po prostu jak zwykły serial, i mówię, no dobra, muszę sprzedać żonę nerkę i ten gość będzie mi instalował kotłownię. Tak, to jest pełna profeska, bo zawsze twierdzę, że to jest nie sztuką pokazać, że się coś zrobiło, ale sztuką jest pokazać, co się robi, jak to się robi, jak to działa i wytłumaczyć dokładnie, jak to się działa. I dlatego stwierdziłem, że pana firma będzie mi instalować. Okej, przyjechałem tutaj, mieliśmy zainstalować zupełnie inne źródło ciepła. Tak, ja byłem zdecydowany na Sasa. No natomiast, ponieważ to jest Niemcy i w Niemczech Sas nie może być zainstalowany, musi być tam kocioł. Znaczy SAS mogłaby być zainstalowana pompa ciepła. Natomiast wymagania niemieckiego urzędu były takie, że ma być tu hybryda. Musi być piec na pelet i ten cholerny elektrofilt. Dokładnie. I tutaj przyszła nam na pomoc firma Windhager. Zresztą na pana tutaj sugestie. No i teraz mamy urządzenia. Tak? Myśmy powiedzieli z Justynem, powiemy z Justynem, bo tak na dobrą sprawę rozmawialiśmy sobie też, że po dofinansowaniu całym ta kotłownia finalnie kosztuje pana na granicy 10 000 euro. Natomiast nie mówiliśmy o całych kosztach. Czy możemy powiedzieć? Możemy. Ta kotłownia finalnie dzisiaj kosztuje na granicy 140 000 zł. Sprzęt, który został tu zainstalowany, robocizna, tak? Bo to są te koszty. I dzisiaj widzi pan Windhagera tak na dobrą sprawę na żywo, całą hybrydę pierwszy raz. Sam wygląd. Dla mnie rewelacja. Bardzo ładnie to wygląda. Jeżeli chodzi o wygląd, bardzo fajnie wygląda. Zasada działania całej tej hybrydy też jest bardzo fajna. Mi się najbardziej podoba to, że jest pełen automat. Mogę włączyć i się niczym nie interesować. On sam sobie wszystko dostosuje. Będzie chciał grzać peletem, będzie grzał peletem, pompą ciepła. Oczywiście mam pełną możliwość tutaj konfiguracji tego wszystkiego, ale najbardziej mnie interesowało to, żeby było coś, z czym się nie będę interesował. Włożę pelet, wrzucę pelet, wyczyszczę i to jest wszystko, co muszę zrobić. No, mistrzostwo świata. Pod tym względem jest mistrzostwo świata. A pytanie jest takie. Kiedy przewidziane jest czyszczenie
tego wymiennika. Te pierwsze takie minimalne ze 2000 godzin. Te pełne, takie czyli 2000 godzin to jest około roku. Około roku. Czyli po roku czasu będzie otwierany ten kocioł. Tak. A drugie czyszczenie dopiero po 4-5 tysiącach godzin. Ja teraz się zastanawiam, czy sąsiedzi Niemcy przyjdą tu oglądać. A na pewno przyjdą. Mam nadzieję, że przyjdą oglądać. Jak przyjdą oglądać, chętnie do tej miejscowości wrócimy, bo jest cholernie blisko Szczecina. Tak. Tak? 13 minut jesteśmy w Szczecinie. Dokładnie. Chciałby pan do tego coś dodać? Ja jestem bardzo zadowolony. Na internecie to, znaczy na YouTubie to całkowicie inaczej wygląda. W rzeczywistości to, jak to jest zrobione, to jest... A opinia o firmie Karlu Hydro taka na żywo? Na żywo? Inaczej wyglądamy niż... Inaczej wyglądacie, ale zdecydowanie lepszym, pozytywnym tego znaczeniu. Takich gości się nie spodziewałem. Myślałem, że to będzie trochę inaczej, może trochę więcej... Dystansu, może tu... taki więcej kija w kręgosłupie, a tutaj jest pełen luz, zarąbiście, polecam. Super, do zobaczenia, wszystkiego dobrego. Dzięki. Justyn, kotłownia ukończona, inwestor przeszkolony z zakresu obsługi kotła, pompy ciepła, aplikacji, dosypywania peletu, całej szeroko pojętej obsługi hybrydy. Co ty sądzisz na temat roboty, którą myśmy wykonali? A szczerze? Nie szczerze. Jak masz nie szczerze, niż to idź stąd po prostu. Szczerze, oczywiście, że szczerze. Ja już ci to powiedziałem wielokrotnie, powtórzę jeszcze raz. Świetnie wykonana robota. Bez zbędnego gadania, bez zbędnego mówienia. Chwalenia, kombinowania. Zrobiliście kawał dobrej roboty. Tak jak powinno być. Pierwszy raz zrobiliście hybrydę. Rzadko się zdarza, żeby ktoś wykonał pierwszy raz hybrydę w taki sposób. Dobra, użyję tego słowa, chociaż go nie lubię, bo jest błędny. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że dzisiaj chyba jesteśmy jedną z pierwszych firm, polskich firm, która zainstalowała również elektrofilt. Tak. To nie ma co tutaj ukrywać. W Polsce na dzień dzisiejszy tego typu element układu spalinowego nie występuje. I oby jak najdłużej nie występował. Jestem za tym. Chory koszt. Posłuchajcie, chory koszt. To jest chory koszt, taka jest prawda. Niestety tutaj dzisiaj znajdujemy, czyli w Niemczech, on jest wymagany, aby dostać dofinansowanie. Więc tak, jesteście pierwszą firmą polską, która zamontowała kocioł z elektrofiltrem, który pomaga zejść poniżej 2,5 mg pyłów na metr sześcienny. Ja wam powiem tak w formie case'u, że cała ta hybryda na terenie Niemiec po dofinansowaniu klienta kosztuje na granicy 10 tysięcy euro. Koszt jest instalacji tego wszystkiego dla wielu z nas nie do przeskoczenia. Jest po prostu bardzo wysoki. Urządzenia są cholernie drogie, natomiast dofinansowanie na terenie Niemiec sprawiło, że około 10 tysięcy euro klient będzie musiał dołożyć ze swoich własnych pieniążków do tego, żeby mieć dzisiaj tak skonfigurowaną i niemalże bezobsługową hybrydę w domu. To ja mam do Ciebie pytanie. Co w takim razie sądzisz o dywersyfikacji źródeł ogrzewania? Znaczy, ja powtarzam to już od dłuższego czasu, że one zmieniały się, zmieniają się i będą się zmieniały. I my jesteśmy dzisiaj taką firmą, która pokazuje tą przemianę dość mocno, sukcesywnie, cyklicznie, raz, dwa razy w tygodniu, nie? Ja jestem jako ja, Łukasz Kasprowicz, przygotowany do tego i to trwa. Nic więcej nie można na ten temat powiedzieć, bo mi się wydaje, że to, co my dzisiaj robimy, może się mieć nijak do tego, co będzie za 10 lat, albo faktycznie wskazujemy właśnie w takich wideo ten właśnie jedyny słuszny kierunek, a mianowicie pompa ciepła w połączeniu z kotłem peletowym. Justyn, ty to wiesz, ja to wiem, że za chwilę budynki użyteczności publicznej również będą musiały przechodzić przemianę. I rozmawiamy tu dzisiaj o szpitalach, o szkołach, o wspólnotach mieszkaniowych, o wszystkim, co się dzieje dookoła. Wszędzie to, gdzie duże budynki są ogrzewane dzisiaj gazem, węglem, olejem opałowym jeszcze. Za chwilę będą to potężne pompy ciepła, potężne jednostki kotłów peletowych, tak? To przed nami, nie? Tak naprawdę, no wydaje mi się, że w perspektywie najbliższych 5-7 lat no, te zmiany będą postępowały bardzo gwałtownie. Tak mi się w moim odczuciu dzisiaj mamy dwa źródła ciepła do wyboru.
bądź hybryda. Jedno źródło ciepła to jest pelet, drugie źródło ciepła to jest pompa ciepła. Poprawię cię tylko. Wydaje mi się, że to jest szeroko pojęta biomasa. Tak. I pelet, zrębka, drewno, okay. Bo ludzie jeszcze na te paliwa... Ja mówię bardziej o automatycznych kotłach, nie mówię tutaj o, no, ale broń widzimy, Boże, o zrębce. Widzimy, jaki jest akurat trend na tak. rynku, to wydaje mi się, że... No znaczy, wydaje mi się, taka jest prawda. Za niedługo będziemy mieli do wyboru biomasę lub pompę ciepła. Oczywiście, tak naprawdę, lub hybrydę. I tyle. I tyle. I tak to wygląda. Ja dziękuję serdecznie za Wasz przyjazd. Jestem pod wrażeniem, że dzisiaj się pofatygował do nas szef firmy Bado. Naprawdę doceniam cholernie, rozumiem, dziękuję ślicznie. Fajnie, że mamy zestaw już odpalony, uruchomiony, słońce zachodzi, więc pora z Niemiec wracać do domu. Dziękuję ślicznie. Dzięki bardzo. Wszystkiego dobrego. Cześć. Trzymajcie się, cześć.